Być może nie każdy z Was zdaje sobie sprawę, że iTunes, należący do firmy Apple sklep z muzyką, jest miejscem, w którym znajdziemy nie tylko płatne utwory i albumy, ale również całkowicie darmowe podcasty, czyli dłuższe, zwykle godzinne audycje różnych wykonawców, których puszczają oni muzykę. Czasami nawet fajniej jest posłuchać sobie takich podcastów niż osobnych utworów. Niestety problem polega na tym, że o ile iTunes jest dostępny na różne platformy desktopowe, to znaczy i Maca, i peceta z Windowsem, to jeśli chodzi o telefony, mamy go tylko na iPhone'ach. Nie znaczy to jednak, że podcastów z iTunes nie da się słuchać na smartfonach z Androidem. A jak to zrobić, pokażę Wam w tym poradniku. Najpierw musimy ściągnąć sobie ze strony Apple program iTunes na Windowsa, a następnie go zainstalować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Po odpaleniu iTunes logujemy się na swoje konto Apple lub zakładamy je, jeśli jeszcze go nie mamy. Wybieramy menu na górze, obok strzałek wstecz dalej i wybieramy edycję menu. Zaznaczamy ptaszek przy podcastach i klikamy gotowe. Otwieramy listę jeszcze raz i wybieramy podcasty. Wchodzimy do iTunes Store i mamy widok podcastów. Możemy sobie zmienić na muzyka, wtedy będziemy widzieć te podcasty, które są audycjami muzycznymi. Możemy je sobie przeglądać, przesłuchiwać i te, które nas zainteresują, zasubskrybować. Gdy wejdziemy z powrotem do moich podcastów, będą tam widniały wszystkie podcasty, które zasubskrybowaliśmy. Klikając źródła, pokażą nam się wszystkie dostępne odcinki danego podcastu. Jeśli któryś z nich zechcemy posłuchać sobie na naszym telefonie z Androidem, wystarczy, że zaznaczymy je. Możemy zaznaczać kilka naraz, trzymając Ctrl, klikniemy prawym przyciskiem myszy i wybierzemy Pobierz odcinki podcastu. Klikając na ikonę w rogu widzimy postęp pobierania. Kiedy pobieranie dobiegnie końca, z odcinków, które pobraliśmy, zniknie ikonka chmurki. Możemy je wtedy zwyczajnie przeciągnąć, na przykład na pulpit, i zostaną one tam skopiowane jako zwykłe pliki MP3. Teraz możemy podłączyć do komputera swojego smartfona poprzez kabel USB w trybie przesyłania plików i przerzucić na niego nasze podcasty. I proszę bardzo, możemy sobie teraz słuchać pobranych z iTunes podcastów na naszym smartfonie, dowolnym odtwarzaczem muzycznym. Jest jeszcze drugi sposób, być może wygodniejszy dla tych z Was, którzy korzystają ze Spotify i mają wykupioną subskrypcję Spotify Premium. Wówczas można wykorzystać aplikację Spotify, która jest dostępna zarówno na Windowsy, jak i na Androidy. Tak jak poprzednio, najpierw zaznaczamy i pobieramy odcinki, które chcemy mieć na komórce. Nie musimy ich przeciągać na pulpit, wystarczy, żeby były pobrane w programie iTunes. Gdy podcasty się pobiorą, uruchamiamy program Spotify i klikamy lokalne pliki w bocznym menu. Zobaczycie, że będą tam pokazane nasze podcasty, pobrane w programie iTunes. Teraz zaznaczamy je, możemy zaznaczać kilka naraz, trzymając Ctrl i klikając na nie prawym przyciskiem myszy, wybieramy Dodaj do playlisty, Nowa playlista. Możemy zmienić sobie nazwę playlisty, klikając na nią prawym przyciskiem i wybierając Zmień nazwę. W tym momencie, nie zamykając Spotify na komputerze, otwieramy Spotify na komórce. Widzimy, że nasza playlista z podcastami jest normalnie widoczna, jednak odtwarzać ją tutaj będziemy mogli dopiero, gdy ją pobierzemy. Dlatego na początku zaznaczyłem, że potrzebna jest nam subskrypcja premium. Przełączamy dostępne offline na komórce. Utwory z playlisty, w naszym przypadku podcasty, pobierają się na telefon. W trakcie tego pobierania musimy mieć cały czas włączone Spotify na komputerze, gdyż to z niego są one pobierane. Gdy pobieranie w aplikacji na smartfonie dobiegnie końca, możemy już zamknąć Spotify na komputerze i odtwarzać nasze podcasty na smartfonie, kiedy tylko będziemy chcieli. Mam nadzieję, że od teraz korzystanie z ogromnych zasobów podcastów i audycji muzycznych w iTunes będzie dla Was dostępne na każdym urządzeniu, jakim tylko będziecie chcieli. Miłego słuchania!